PWST w Jarosławiu przyzwyczaiło nas do tego, że jest praktyka, praktyka, praktyka. Jesteśmy, słuchajcie, w budynku, który tak naprawdę w całości przypomina szpital, nawet ma zapach podobny jak tak, w szpitalu, naprawdę. Tak, czujemy zapach szpitalny. Dokładnie. I jesteśmy w tej chwili w jednej z sal i właśnie, co to jest za sala? Jest to sala wysokiej wierności, która ma odzwierciedlać salę intensywnej terapii albo SOR. Mamy tutaj trenażer taki wysokospecjalistyczny, który odgrywa różne objawy, symptomy, więc może różne dźwięki wydawać, może mieć drgawki, może płakać. Tak, może mrugać. Źrenice, żyje, to dobrze. Żyje, to dobrze. Źrenice reagują też na światło, więc tutaj jest... Fantom, studenci mogą ćwiczyć, mogą podejmować pewne właśnie działania w zakresie swoich kompetencji i jeżeli podejmą złe i załóżmy pacjent popełnią jakiś błąd, właśnie, ale to jest tylko symulator. Świetnie. Więc wtedy możemy wrócić do tej sytuacji, omówić ją i jeszcze się, co raz, zrobić, tak, dosłownie. Żeby było dobrze. To jest jakby uczenie się właśnie na własnych błędach, wyciąganie wniosków. Świetnie. A oprócz tego uczą się takiej komunikacji, bo to jest praca w zespole, więc komunikacja w zespole raz i komunikacja z pacjentem, bo za lustrem weneckim znajduje się instruktor, który po prostu wciela się w pacjenta i jakby mówi i o swoich mówi. Dolegliwościach, co się, w tak, tej chwili co się właśnie dzieje. Czyli, okay, czyli, teraz, tak, czyli teraz rozumiem, że takie coś zrobimy. Pani sobie tak, pójdzie za lustro tak, weneckie, tam będą wydawane polecenia, a dziewczyny, bo są też z nami studentki, będą próbowały ten sobie poradzić z tym problemem. Zrealizować. Tak, jak najbardziej. Także zapraszam. To zaczynamy. Kaszel, miałem gorączkę. Kaszel, proszę spokojnie. Jakieś alergie? Coś pan jadł? Nie, pomóżcie mi się uduszę. Już sprawdzimy zaraz parametry. Posłuchajcie mnie. Spokojnie, spokojnie. A więc jak zmierz jeszcze panu temperaturę przy okazji, sprawdzimy. Ja już tutaj... Zbierzemy panu. Spokojnie, proszę pana, spokojnie oddychamy. Sytuacja 85, dziewczyny podajemy tlen. Podnieście mnie trochę, poduszę się. Spokojnie, już podajemy tlen. To jest sala debriefingu. Tutaj omawiamy scenariusz, który miał miejsce w P1. Tu mamy telewizor, na którym po prostu jesteśmy w stanie otworzyć to, co nagraliśmy w sali P1 w trakcie scenariusza.